Cześć! Witajcie tutaj Lingowy Dziadzia. Paka zatytułowana jako Auto Shine. Nie wiem od kogo. Na pewno ta osoba do mnie pisała. Przepraszam. Ale serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pakę. Kawał, paki, bardzo ciężka w ogóle, naprawdę waży swoje. Zobaczymy, co jest grane w środeczku. Patrz jak zapakowane. Ładnie. Świetnie, tego nie będę odrywał. Nie ma sensu. Tu zmniejszamy, żeby nie zajechać. Jednak musimy podnieść. Okej. Okay. I co my tu będziemy mieć? O, ale pięknie zapakowane. Uh, 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 panie, no bardzo ładnie zapakowane. O, Proelite. General Cleaner. Proszę. Może to jakiś sklep, może to jakaś furtownia. Nie mam pojęcia. Ale zapakowane ładnie. Pędzelek. No i pierwsze, pierwsza wtopa. Szkoda bo włos wydaje się zajebisty Naprawdę włos wydaje się super Serio Klej nie złapał tutaj dobrze Dobra to ja tego nie będę składał Będę chciał tu skleić no, Teraz czy mi się to uda tak nabić Kurde Będę musiał izol albo izolacją No widzisz No szkoda dobra Tym się pobawię Pędzle znam u mnie już były Super są zajebiste Już się kiedyś dostałem aplikator. Jakiś pinczyk. Spoko. Odkładam tutaj. Yy, co my tu dalej mamy? Gąbki, które nas. O, ładnie, ładnie zapakowane, fajnie. O, scrap pad, Mam nadzieję. Tak. Scrap pad, O, zobaczmy. O, tak. Zajebioza. Długi, sztywny, fajny. Super. Skrapad zajebisty. Atomizery. Fantastyczne są te atomizery. Naprawdę. Mistrzostwo. Piękna mgła. Piękna. Zobacz ile tego jest. Ile produktów, tyle atomizerów. Odkładam tu. Nie, nie odłożę tu. Muszę odłożyć tu w jedno miejsce i będę po kolei wyjmował buteleczki i wystawiał. Detailer FX. Produkt dość... o świetnych właściwościach hydrofobowych. Przyciemniających i zwiększających połysk lakieru. Wszechstronna formuła sprawia, że może być stosowany do wszystkich zewnętrznych powierzchni, wszystkich zewnętrznych, czyli, plastyk, czyli taki. Pig detailer? Dobrze, wstrząsnąć w do można aplikować na. Tr A, czyli no tak, taki kurczę na mokro, wosk, można powiedzieć. Wąchamy? Wąchamy, co? Nie, no, nie przejdziemy tak obojętnie fantastyczny zapach naprawdę bardzo przyjemny zapach butelki może nie wyglądają ale słuchajcie pamiętajmy że tak jakaś firma autoshine ktoś swoje produkty no dobra świetnie świetnie no dobra lecimy yy, kolor ładny o to już wiemy co to jest dairon nie yy, silnie działający środek do czyszczenia kół i dekontaminacji o neutralnym ph dobrze no tak jest tutaj nuta pomarańczy, można powiedzieć, ale bliżej mu do typowego zapachu Deirona. Następny. O, Foam. Foam to kwaśny szampon samochodowy. O, Uu, kwaśny szampon samochodowy. Mycie, bierzemy 1 do do 100, serwis pomógł 1 do 20. Aha, będziemy badać. No i tu już mamy bez zapachu, ale nie wali kwasem. Ale czuć, że jest tam coś kwaśnego, tak. Ale nie męczy nosa. Może być fajnie. Kurczę, na razie jestem miło zaskoczony. APC. APC. Yhy, yhy, super. APC o wszechstronnym zastosowaniu. Już widzę, że się pieni. No tak. I tu. Bardzo subtelne zapachy. Że nie męczą tak naprawdę i nie są. Takie perfumowane, tak jak na przykład Autograf. Fajnie, ale na dłuższą metę, wiesz jak to jest, nie? Z tymi zapachami. Jak o, rzeszty. Tire Krem, dressing do opon. I konsystencja. Już, um, już mi się podoba. Wiesz dlaczego? Bo ja uwielbiam kremy. No butelka tutaj leży. Zobacz kolor. Zapach. E, słuchaj. Zajebisty. Taki ani to cytrus jest dobrze jest dobrze i tu już wiem że się polubimy jeżeli będzie robił jeszcze takie wykończenie patrz ale perfekcyjnie a ile tego jest ho, ho, ho. pięknie tu już wiem że siedzi Mam to już już wiem że mi się podoba bo ja lubię takie cienki co tu mamy 20 do 20 fx wysoko wydajny środek czyszczący do wszystkich powierzchni szklanych a wspaniała moc czyszczenia wykończenia bez smug Rozpylić bezpośrednio na szkło. Do firm, które starają się wyskoczyć swoją chemią. Nie piszmy takich bzdur. Tak samo jest z interior czy interior cleanerem. Prysnąć na powierzchnię, nie prysnąć na powierzchnię, prysnąć na mikrofibrę lub na ręcznik, którym będziesz działał, bo to jest bez sensu. No, po co walić po szybach? A znaczy można, oczywiście. Na zewnątrz już. Ale to zawsze gdzieś usiądzie na lakierze, no nie ma tematu. A we to już jest w ogóle nieporozumienie. Ojej, ale tutaj wali APC. Tutaj tak, jakbym wąchał IP i nic więcej, naprawdę. Jakbym wąchał IP, będzie szybko odparowywał. No, ciekawe. Ipa. Tu zobaczmy. Mam nadzieję, że mi się kamerka. Ten, bateria nie skończy. Quick clean. Eee, rozpuszczalnikowy dressing do wnętrza. Rozpuszczalnikowy. Bezrozpuszczalnikowy. Przepraszam. Dressing wewnętrzny i zewnętrznych elementów plastikowych gumy nad coli. Aha. Pozostający połyski, przyjemny zapach, czyli dla entuzjastów połysku. I ten. A kurwa. No, przepraszam. Wiesz czy mi się zapach kojarzy? Ja, ja już swoje lata mam z warsem tym dogolenia. Tak. Ten krem pianka, Stupki taka jeszcze. Naprawdę, taki starszy facet, dziadzio, wiesz, 70 plus i czuć, że używa właśnie tego warsa w tej tubce, taki. No, powiem ci, że ciekawy, ale on tu jeszcze ma jakąś nutę. W sumie fajnie, kurde, fajnie. No. Kurczę, nowa firma jakaś, ciekawe skąd to mają. Kto im to robi? Najlepszy, najszybszy sposób Oil-X, czyli środek do otuszczania karoserii. Najlepszy, najszybszy sposób do całkowitego otuszczenia i usunięcia past polerskich. Olejki z past polerskich mogą być całkowicie niewidoczne na powierzchni. Zgadza się, ale tylko ich całkowicie usunięcie daje gwarancję osiągnięcia zadowolonego efektu podczas zabezpieczenia auta. Oil-X został opracowany specjalnie dla przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok lub wosku, aby umożliwić jej jak najlepsze związanie z lakierem. Świetnie. Posiada dodatkowe właściwości antystatyczne. Nie zawiera silikonu. Pięknie. Jest idealny do stosowania przy nowych samochodach. Eliminuje odciski palców, wsuwa kurz, pył. Słuchaj. Dobrze. I zajebiście pachnie. Jest tam nuta IPY. Super. O, tu może być dobrze. Tu może być dobrze, ok. No, no, no. Pamiętam osoba, któraś pisała do mnie, że swoje kosmetyki, coś tam było. Multi Shin Shine Mango. Dedykowany dressing do stosowania na mokrym lub suchym plastiku... Sam. O kurde. W inulu, gumie, oponach, uszczelkach, wykończeniach i komorach silnika poprawia wygląd. A, czyli zabezpieczenie, słuchaj, taki dressing na mokro. Piękna sprawa dla entuzjastów właśnie myjni samochodowych lub osób, które nie mają możliwości inaczej umyć na opony. Super, komora silnika i pięknie pachnie. Super, zajebiście, naprawdę. No, jestem pod wrażeniem zapachów, że nie mamy tu nic dobra. ok, to odstawiam, to biorę. Te atomizery trafione. Więc tak, jeżeli chodzi o produkty, no ten pędzel, kurde, szkoda, ale pędzel znamy, bardzo fajna, jakość jest zajebista tych pędzli, Do, na plastikach to leży pięknie. Skupkę, coś wymyślę, coś wymyślę, winę taśmą i będę, dobra, nieważne, no szkoda. Yy... Jeżeli chodzi o zapachy, zajebiście, bo nie są przegięte, wszystko jest tak idealnie stonowane, a to, no to to będzie... <grym> Aha, hmm. No zajebiście. Mój faworyt. Naprawdę. Czuć, że tam jest ten dressing, ale jest miło. Ogólnie zapachy bardzo fajne, bo nie są przegięte. Wszystko jest ładnie stonowane. Wszystko jest tak, powiedziałbym, że zachowane tak idealnie. Nie przegięte butelki. No proste. Nic tutaj nie ma jakiegoś z danego. Proste butelki. Yy, można powiedzieć, że tak yy, dla meni samochodowych, nie? że no to z detailingiem nic nie ma wspólnego, ale może się okazać, że produkty będą zajebiste. Zobaczymy. Kiedy filmy skoczą? wiadomo, nie wiem. Yy, będę się starał, bo naprawdę mam tego dużo i będę się starał powoli to jakoś tam wrzucać. Ale na pewno nie w tym roku. <laughs> nie ma opcji. Yy, a czy w tym roku? Czekaj, poczekaj, bo ja mam grudzień 17. Nie wiem, kiedy film skoczy. A może i w tym. Tak czy tak, postaram się już wrzucić coś w 2024. No nie ma inaczej. Yy, a jak się uda, zobaczymy. No dobra, dziękuję za chemię. Fajne zapachy, naprawdę. Yy, tutaj to mnie bardzo ciekawi to mnie bardzo ciekawi i to mnie bardzo ciekawi. Naprawdę te trzy produkty, bo tu jest fajnie, bo czuć IP, ale no może być dobrze, może być dobrze. I to też fajnie pachnie. Resztą zobaczymy, kurczę. Zapachowo jest przyjemnie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Pożegnałem się, a znalazłem jeszcze coś takiego, slick. Nie wiem. Nie wiem jak to ugryźć. Zobaczymy. Zapachowo dobrze zamknięte. Nie wiem czy to Kurczę, 1 do 1000, więc grube stężenie. Proszę osobę, która wysłała mi paczuszkę, żeby się do mnie odezwała. Jak mam gryźć ten temat?